Nazywam się Krzysztof Kononowicz i zapraszam na teledysk grupy operacyjnej. Już w ten piątek pierwszy odcinek Pradziejów Uniwersum, czyli dzieje Krzyśka od urodzenia do końca 2014 roku. Jest to niesamowity czas, w którym wspólnie z głównym bohaterem przeżyjemy najlepsze i najcięższe chwile jego życia. Poznamy wydarzenia i osoby, które zaważyły na przyszłych losach kariery potężnego barmianina oraz zdecydowanie lepiej zrozumiemy, dlaczego Szkolna 17 dziś jest właśnie taka, a nie inna. Seria Pradzieje Uniwersum już w ten piątek, godzina 17. Będą na prezydenta RP, będę startować też. W kampanii było o nich bardzo głośno. O kandydatach, którym nie pomogły krasnoludki, znane nazwisko, a nawet największy w Polsce biust, Jarosław Kuś. 1676 głosów to za mało, by zostać prezydentem Białegostoku. Choć to właśnie Krzysztofa Kononowicza w kampanii wyborczej poznały setki tysięcy internautów. Kandydat chce unieważnienia wyborów w Białymstoku, bo jak twierdzi, proboszcz jednej z parafii złamał ciszę wyborczą. Zakłady nasze w Białymstoku są rozwalane, zanim zbudowane, zanim usprawnić Białystok, żeby miejsca pracy. Tak jak fasty są rozwalone, tak jak mleczarnie tu w Białymstoku, tak jak Spomarz w Starosielcach. Będę składać protest wszędzie, żeby w Białymstoku jeszcze raz byli powtórzone wybory. Nawet do sądu to pójdę. Ale zacznę jeździć też i po Kielcach. Zacznę, przyjadę swoją samochodem. Porażka nie wszystkich zniechęciła. Kandydat Podlasia XXI wieku myśli o przyszłości. To dlatego, że jak mówi, piszą do niego ludzie z całej Polski. I pyta się, czy będę startować do prezydenta Polski nawet. Będę rozważać. Jak coś się kieruje, to będę może i wystartuję. Sława kandydata z Podlasia rośnie. Sweter, podobny do tego, w jakim prezentował swój program, ktoś wystawił na aukcji w internecie. Cena już prawie 250 zł. Jarosław Kuś, Wiadomości. Będzie surowa kara za to wyciągnięta. 25 lat dostanie pani. Bo narkotyki to zguba ludzkości. Z tego nie wyciągnie pani najlepszy adwokat. Nie żyje Kononowicz. Niech nie będzie niczego. Nie żyje Kononowicz.